po tablicy Waleriego Dimitrowa z czerwoną opaską i mierzy się z naszym Markiem Odzyniakiem. Marek Odzyniak, zawodnik warszawskiego klubu z Bielan, niezaprzeczalny profesor w swoim fachu. Najbardziej chyba doświadczony z naszej kadry, najwięcej turniejów ma za sobą, wielokrotny medalista. Walka na razie toczona dosyć równo, wymiana, ale proszę spojrzeć, co chwila Walery Dimitrow przemyca tą swoją koronną technikę, jaką jest pięta na udo. Patrząc, oglądając jego walki, można stwierdzić, no przecież wystarczy cofnąć nogę, no przecież wystarczy przejść w bok. Tak myślałem, dopóki na pełnym seminarium nie miałem szansy powalczenia z nim. Także jeśli komuś się wydaje, że wystarczy, proszę wierzyć, nie wystarczy. I mamy koniec rundy podstawowej. Warto wspomnieć, że mamy remis, to na pewno. Sekundantem Marka Odzyniaka jest aktualny wicemistrz świata Maciej Mazur. Wicemistrz świata Open, czyli bez podziału na kategorie wagowe z Tokio, z Japonii z 2019 roku. Bardzo soczyście wchodzi ta pięta. Delikatne straszenie, próba ucelowania technik na Jordan u obu zawodników. Maciej krzyczy, żeby Marek przyspieszył, pracował. Zobaczymy, na ile uda się to zrealizować z profesorem karate Kyokushin, jakim jest niewątpliwie Walery Dimitrow. Sekund do końca walki, no i teraz się okaże, czy jeszcze dostanie Marek szansę do grywki, czy jednak walka zakończy się już po tej rundzie. Myślę, że może troszeczkę zabraknąć, żeby sędziowie pokazali dogrywkę, ale oddajmy im głos. Och, zabrakło naprawdę niewiele do kolejnej dogrywki. Głosem sędziego głównego maty walka jest zakończona wygraną Waleriego Dimitrowa. Marek kończy udział w dzisiejszym turnieju. Jednocześnie na macie B odbywa się pojedynek, w którym bierze udział polska zawodniczka Sandra Nowak w kategorii do 60 kg kobiet.